Dominika Graboś nie chce, żeby jej mama wyjechała do pracy za granicę. Nastolatka specjalnie nie poszła na lekcję, bo ma nadzieję, że jak pogorszy swoje zachowanie, to mama zrezygnuje z wyjazdu. Słucham, jest po dzwonku. Co ty tu robisz? Nie masz lekcji? Mam matematykę. To dlaczego cię nie ma na matematyce? Bo słucham muzyki. Słuchasz muzyki? Proszę, migiem na matematykę. A jak nie pójdę na lekcję, to co wtedy? To gwarantuję ci, że i ja, i pani Kremer wyciągniemy z tego konsekwencje. Proszę na lekcję. O, to mógłby pan wezwać moją mamę do szkoły. Nie będę wzywać twojej mamy, tylko wstawię ci uwagę. Chcesz? Nie. To proszę na matematykę. Siódmoklasistka ma zamiar nadal się buntować. Ma nadzieję, że nauczyciele stracą do niej cierpliwość i wezwą jej mamę do szkoły. Dominika, jest 10 minut po dzwonku. Tak? Spóźniłaś się, wypadałoby przeprosić. No nie ma za co. Wstań, proszę. Proszę, jesteś w bardzo dobrej formie, więc proszę do tablicy. Ciekawe, po co, skoro i tak tego nie rozwiążę? Ja nie wiem, czemu ma służyć ta arogancja, ale do niczego dobrego ci nie zaprowadzi. Proszę do tablicy. Proszę się pozbyć najpierw ułamków. Ale ja nie umiem. Co mnie obchodzą jakieś ułamki? Dominika, zacznij zachowywać się normalnie, bo inaczej będziesz miała kłopoty. To może sobie pani wezwać moją mamę do szkoły. To ja zdecyduję, jak cię zdyscyplinować. Na razie dostajesz uwagę. Proszę rozwiązywać zadanie. Tutaj jest błąd. Ale ja nie widzę żadnego błędu. Zastanów się. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Dzisiaj niedostateczny. Proszę, siadaj. Kto rozwiąże to zadanie? Proszę.